Cześć kochani, witajcie, ja nazywam się Beata i witam Was ponownie na moim kanale. Moi drodzy, kilka z Was pytało mnie się ostatnio, może nawet nie tyle pytało, co prosiło o jakieś gotowanie tutaj na kanale więcej. Myślę, że mogły to być osoby z czasów Vlogmasa, bo wtedy rzeczywiście dużo gotowaliśmy. A jeżeli nie jesteście tutaj nowi, to słuchajcie, to jest ten dzień. Właśnie przygotowuję, czy zamierzam przygotowywać obiadek dla siebie na teraz, bo jestem bardzo głodna, ale też od razu zrobię sobie kilka lunchboxów na kolejne dni tygodnia. Powiem Wam, że zawsze tak robię i właśnie niedziela jest zazwyczaj takim dniem, kiedy po prostu przygotowuję wszystko, gotuję sobie, żeby mieć po prostu na kolejne dni, no bo wiadomo, w ciągu tygodnia czasami tego czasu brakuje, a niedziela jest właśnie super czasem, też na przykład często w niedzielę gotuję na przykład zupę, żeby później mieć na kolejne tygodnie, na kolejne dni, także słuchajcie, zabieramy się. Ja jeszcze wciąż jestem na tych przepisach od Ewy Chodakowskiej, więc zrobimy sobie dzisiaj taki jeden przepis i już Wam mówię, co to będą kotlety z pieczarek i soczewicy z pieczonymi ziemniaczkami i pomidorkiem. Więc ja wybrałam sobie ostatnio, żeby zrobić to na 4 porcje. Mam tutaj, wiecie, podaną gramaturę, wszystko, więc jakby to jest naprawdę super, nawet mam zdjęcie takiej potrawy, więc naprawdę ekstra, przygotuję sobie zaraz składniki i zabieram się do pracy. W ogóle powiem Wam, że jestem też przepotwornie głodna, bo wróciłam właśnie z siłowni. Dalej nie biegam, słuchajcie, dalej nie uprawiam jakichś tam intensywnych sportów, chociaż już niedługo wracam na zajęcia tenisa, więc powiem Wam szczerze, że trochę się boję, jeżeli chodzi o tą moją kostkę, bo ci, co pamiętają, to jakby miałam wypadek w Turcji. Podlinkuję Wam tutaj, jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego filmu. Więc wiecie co, chyba będę po prostu te pierwsze kilka treningów chodziła z jakimś stabilizatorem na tą kostkę, no bo nie będę ukrywać, się po prostu boję. Co prawda mój ortopeda mi powiedział, że jakby 8 tygodni wystarczy, żeby te więzadła ustabilizować, już minęło prawie 12, natomiast no powiem Wam, że ja czasami jeszcze odczuwam ból po prostu w tej kostce, więc jakby nie chciałabym, no wiecie, nic sobie tam uszkodzić, nic sobie złego zrobić. Dlatego myślę, że pierwsze kilka treningów będę chodziła ze stabilizatorem. Zobaczę, jak się czuję. Też ja mam dość fajne buty na tenisa, bo one rzeczywiście trzymają mi kostkę, więc mam nadzieję, że one też pomogą, no ale wiecie, jak to jest, różnie bywa, także zobaczymy. Dobra, zabieram się za gotowanie. Bardzo ważne pytanie, czy Wy jesteście team obieracie pieczarki, czy po prostu je płuczecie? Bo powiem Wam, że ja całe życie tylko i wyłącznie płukałam z pieczarki, ale dopiero w dorosłości dowiedziałam się, że niektórzy ludzie je obierają i ja w ogóle totalnie nie rozumiem sensu. Jakby oczywiście oni tłumaczą tak, że w transporcie łapy to dotykają, no tak, ale to wystarczy chyba dokładnie wyszorować i zaraz się za to zabiorę. Więc dajcie mi znać, czy u Was w regionach pieczarki się obiera, czy tylko płucze. Dobrze, słuchajcie, mamy wszystkie składniki, ja już sobie wszystko poważyłam. To będą na 4 porcje tych kotlecików, więc mamy ziemniaczki, natkę pietruszki, oliwę z oliwek, cebulkę, płatki owsiane, soczewice, pomidorki i pieczarki. I słuchajcie, mój mąż właśnie się zadeklarował, że będzie mi pomagał. Dzień dobry, dzień dobry. Więc zatrudniłam go do, słuchajcie, obierania ziemniaczków, także zabierasz się za obieranie ziemniaczków, a ja będę gotowała soczewice. Thank you.
patrzcie, nie dość, że poobierał ziemniaczki, to jeszcze posprząta po sobie. Bardzo super, dziękuję. Słuchajcie, trochę teraz będzie brudnej roboty, bo zanim wyłożę moje ziemniaczki na tą blaszkę do pieczenia, to muszę je wymieszać z przyprawami i z oliwą, więc używam magicznego triku, otóż rękawiczek, takich wiecie, jak one się nazywają, jednorazowe. I najpierw wrzucę sobie po prostu ziemniaczki do miseczki i wymieszam z całymi przyprawami, a dopiero później przełożę tutaj na tą deskę do pieczenia. Słuchajcie, ziemniaczki już wsadziłam do piekarnika, a ponieważ miskę już mam brudną, to wykorzystam ją, żeby zrobić tutaj sobie moje właśnie kotleciki. Więc słuchajcie, wrzucam składniki, zaczynamy od soczewicy ugotowanej, odcedzonej. Następnie dodaję tutaj, słuchajcie, usmażoną pieczarki z cebulką. Żeby wiecie, staram się, żeby tej wody tutaj nie było. Ważne, żeby ta woda właśnie przy smażeniu, słuchajcie, odparowała. Troszkę cebulki, dobra. Dodajemy pietruszkę. I wcześniej przygotowane płatki owsiane. I słuchajcie, całość będziemy na początku blendować, a ja później będę z tego formować kotleciki. Kotleciki będę piekła w piekarniku, dlatego najpierw wrzuciłam sobie ziemniaczki, bo potrzebują troszeczkę więcej czasu. I jeszcze, wybaczcie, musiałam posprzątać. Powiedzcie mi, czy wy też tak macie? Ja po prostu jak gotuję, to od razu w tym samym czasie sprzątam, bo po prostu nienawidzę mieć takiego wielkiego syfu tutaj w całej kuchni. Więc sobie właśnie tutaj przecieram, zaraz pochowam rzeczy do zmywarki. No dobra, ale wracając, to jeszcze powiem wam, że przyprawy dodam takie same, jak dodawałam do ziemniaczków, czyli mamy tak, sól czosnkową troszeczkę, paprykę wędzoną. Dobra, rozmarynu nie będę dodawała. I oregano. I słuchajcie, jeszcze trochę pieprzu zmielę. No, pieprz mi się kończy. Dobra. I najpierw to wszystko wymieszam, a później będę blendować. W ogóle powiem wam, że polecam wam takie do gotowania właśnie silikonowe te łyżeczki, bo z nich się bardzo łatwo ściąga w ogóle, wiecie, jak coś zostanie, to po pierwsze, a po drugie bardzo łatwo się też je czyści. Ja zawsze używałam takich drewnianych, ale powiem wam, że wiecie co, te drewniane, no to jak to przysiągnie jakimś zapachem albo zapachem albo kolorem nawet czasami od papryki, no to tak ciężko później to jest i domyć, i to na przykład śmierdzi jeszcze, więc te są super, bo właśnie nie zatrzymują tych zapachów. No dobra, coś tutaj pomieszałam, więc teraz będę to blendować, ale najpierw troszeczkę posprzątam.
Zobaczcie, tak prezentują się gotowe kotleciki. Wyszło mi po 3 kotleciki na porcję, bo robiłam 4 porcje. Więc teraz wsadzam do piekarnika, 180 stopni, ziemniaczki już tutaj są, więc kotleciki wyłożę troszeczkę wyżej. I słuchajcie, na razie wsadzam 25 minut. I zobaczymy, jak im pójdzie. Zobaczcie, tak wyglądają te kotleciki. Powiem Wam, że wyglądają troszkę jak ciasteczka owsiane. No i tutaj są upieczone te takie plasterki z ziemniaczka. Myślę, że będą takie troszkę chrupiące, bo je przetrzymałam, nie będę ukrywać. Słuchajcie, bardzo pięknie pachną, także ja zabieram się za jedzenie. I dam Wam znać, czy były pyszne. Poza tym, tu jeszcze jedno bym Ci chciała powiedzieć, na zasadzie, słuchaj, jest sytuacja, jaka jest, weszła Lucia, dziewczyny są zagrożone, tak? No to ona swojej parze, biorąc pod uwagę, że dziewczyna odpada po mnie. Kochani, my jesteśmy już po obiadku. Przyjechaliśmy, słuchajcie, na plażę pod Most Poniatowskiego, bo wymyśliliśmy sobie, a może nawet wymarzyliśmy, co prawda ja to byłam, zobaczyć sobie zachód słońca właśnie tutaj pod Poniatowskim, bo zazwyczaj jest bardzo ładnie. I jak tak sobie siedzieliśmy w domu, słuchajcie, to w ogóle bardzo ładne słonko świeciło. Mówię do niego i Józia, hej, chodź Józia, pojedziemy na zachód słońca nad Wisłę. Józia mówi, tak, super pomysł. Słuchajcie, przyjechaliśmy i są chmury. I teraz ten zachód słońca powinien się za chwilę odbyć, ale nic tu nie widać, więc... No jest jeszcze trochę miejsca. No jeszcze trochę czasu jest, tak. Powiem Wam, że no nie mamy szczęścia za bardzo. Ale no prawda jest taka, że to takie ostatnie dni w sumie ciepełka wakacji. Więc myślę, że to fajny pomysł tak to wykorzystać. Mogę zobaczyć, jak tu jest fajnie. Fajniusio bardzo, właśnie jesteśmy pod mostem. Tędy? Jesteśmy pod mostem, idziemy sobie gdzieś tam usiąść na jakichś kamyczkach. No i tak jak Wam mówiłam, plan był taki, żeby oglądać zachód słońca, ale nie wiem, czy tam się uda. Tutaj chyba, co? Tędy? Trzymajcie kciuki, żeby coś tam wylazło jednak. Słuchajcie, nie wybraliśmy najlepszego obuwia na chodzenie po piasku, także już powiedziałam Józiowi, przygotuj się na piach w butach. Ale cóż, czego się nie robi dla zachodu, którego nie ma. Słuchajcie, niezbędnik nad Wisłą Muga. Tu się trochę komary zaczęły. Przepraszam. No. Fajnie, fajnie, bardzo tu jest tak relaksujące. Przewróciłam to i mamy piach w wodzie. W naszym bidonku. Dużo komarów. Bardzo dużo komarów, bo tutaj są jeszcze lasy, więc... Przylatuje to gówno komarzaste z lasu. No tak. Tam jest mniej po drugiej stronie chyba trochę. A ładnie jest to. Odkryliśmy. Tutaj są takie łódeczki, które przywożą ludzi z prawej na lewą stronę Wisły. I działa to jak komunikacja miejska. Także słuchajcie, prawie jak podróż po Bosporze. Nie? Prawie jak w Stambule. No prawie. Troszkę mniejsze. I 2 minuty dotrwa dokładnie. Słuchajcie, właśnie przejeżdżamy przez Torwar i jesteśmy przy stadionie Legii i właśnie trafiliśmy na końcówkę meczu i jest po prostu tyle ludzi, czy wy to widzicie? W ogóle policja kieruje ruchem, wszędzie jest koreczek, także no fantastyczny czas na powrót sobie wybraliśmy. Boże, zobaczcie, ile ludzi idzie. Fani Legii. Ło, ale ludzi.
dużo. No! Śmiesznie to wygląda. Sam jakiś importer był. Chyba tak. Ale powiem wam, że w ogóle w takich sytuacjach zamówienie jakiegokolwiek Ubera czy innego środka transportu to graniczy z cudem po prostu. To naprawdę jest niemożliwe. Więc współczuję tym wszystkim ludziom. No. Słuchajcie, nad Wisłą zjadły nas komary i postanowiliśmy przyjechać w inne miejsce. Właśnie po drodze do domu się tutaj zatrzymać, żeby trochę, wiecie, ten tłum z meczu Legii sobie przeszedł. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, przy ulicy Bartyckiej jest taki pomnik Powstania Warszawskiego i tutaj niedawno to miejsce remontowali. Zobaczcie, jak to w ogóle świetnie wygląda. Tutaj są jakieś gruzy i tam zaraz pójdziemy w ogóle na górę, to wam też pokażę, jak tam jest obłędnie. Ale wcześniej przeczytamy sobie historię i w ogóle mam też dla was historię, ponieważ mój dziadek w latach, początek lat 60., końcówka 50., początek 60. Był w Warszawie w wojsku przez jeden rok i opowiadał mi właśnie, że ten kopiec, ten powstania, co tutaj jest przed nami, ta górka, to powstała dlatego, że jak oni odgruzowywali trochę Warszawę po wojnie i budowali Park Morskie Oko, to zwozili cały gruz, który tam właśnie jeszcze po tej wojnie był, właśnie tutaj. I on mi wiele razy mówił, że no, on właśnie się dziwił, że zrobili tutaj pomnik, dlatego, że dla nich to było po prostu śmietnisko. I tu zwozili te wszystkie rzeczy, które po tym powstaniu powstały, także bardzo historyczne miejsce, co? Bardzo. A robi od dziadek sens do tego? Nie, no myślę, że dziadek nie kłamał. No, I know stories like guys saying, oh, dragon was living in Krakow. Dragon was living in Krakow. No, ale zobaczmy, co tutaj, kurczę, super to wygląda, powiem wam. Bardzo, bardzo fajnie. O, zobaczycie. Oj, masz po angielsku. Też dla ciebie jest coś. Słuchajcie, mówiłam prawdę. Popatrzcie. Kopiec Powstania Warszawskiego usuwany został z warszawskich gruzów, które złożone były tu lata 40. i 50. ubiegłego wieku. Czyli to jest dokładnie historia, którą słyszałam od tetka. Co robisz? Słuchajcie, otarliśmy na samą górę. Poza tym wielkim pomnikiem, który widzicie za mnie, to jeszcze za mną. Zobaczcie, jaka tu jest panorama na całym Mokotów. Ale była druga wojna światowa. Nie, nie skończyła się jeszcze. Jak ona się skończyła w 1945, mamy 44. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że w ogóle to Powstanie Warszawskie to jest naprawdę taka rzecz, o której się bardzo dużo mówi w Warszawie. Ja właśnie jak się tutaj przeprowadziłam po raz pierwszy na studia, to byłam w szoku, bo jakby wiecie, wiedziałam, co to jest Powstanie Warszawskie z lekcji historii, natomiast Warszawa naprawdę tym żyje. I jak na przykład jest 1 sierpnia, czyli rocznica wybuchu powstania, to uwierzcie mi, całe miasto jakby to wszędzie czuć, tak? Wszystko się zatrzymuje o 17 na godzinę, wszędzie są te flagi. Więc no, jest to naprawdę takie bardzo ważne dla warszawiaków i to miejsce też myślę, że jest bardzo ważne. Ono przez wiele lat było po prostu takie niezadbane. Natomiast teraz zrobili z niego coś ładnego. Więc wygląda to super.